Cześć. Dzisiaj w Płuce wstydu nauczymy się grać fenomenalną grę Duna Imperium. Będziemy wysyłać agentów i budować talie, aby zyskać kontrolę nad jedynym miejscem we wszechświecie, gdzie można pozyskać najcenniejsze dobro – przyprawę melange. Zapraszam do oglądania. W Dune Imperium można grać od jednego do czterech graczy. Jednak gra samemu lub we dwóch wymaga wykorzystania wirtualnego przeciwnika i specjalnych zasad. Skupimy się zatem na rozstawieniu początkowym dla trzech lub czterech graczy. Na początek każdy gracz otrzymuje komponenty w wybranym kolorze. Będzie to 16 kostek, dwa dyski, trzy znaczniki kontroli, znaczniki walki oraz trzech agentów. Rozłóż plansze i ułóż na niej znaczniki mentanta na odpowiednim polu. Na polu mistrza miecza ułóż po jednym agencie każdego gracza. Następnie umieść cztery znaczniki zawarcia sojuszu na odpowiednich polach frakcji. Na dole toru każdej frakcji umieść po jednej kostce w kolorach graczy. Przygotuj talię konfliktu. Karty ponumerowane są od 1 do 3. Przetasuj wszystkie trójki i ułóż je zakryte na przeznaczonym dla nich polu. Następnie przetasuj wszystkie dwójki i połóż pięć z nich na kartach numer 3. Następnie przetasuj jedynki i połóż jedną na kartach numer dwa. Teraz przygotujemy pozostałe talie. Potasujcie karty Intrygi i ułóżcie je obok planszy. Karty te omówimy w późniejszej części filmiku. Potasujcie karty Imperium i połóżcie je obok planszy. Odkryjcie pięć z nich. W trakcie gry będziecie mogli kupić te karty, aby ulepszyć waszą talię. Karty Imperium poznacie po tym, że mają czarne tło na górze karty. Na koniec, obok kart Imperium, ułóżcie trzy stosy kart rezerw. Karty te zawsze są dla Was dostępne, poznacie je po białym tle na górze karty. Dwie z nich będziecie mogli kupić, tak jak karty Imperium. Trzecią, zagięcie przestrzeni, będziecie mogli otrzymać, kiedy odwiedzicie Gildię Kosmiczną. Ułóżcie obok planszy znaczniki wody, solarisów oraz przyprawy. Duże znaczniki solarisów oraz przyprawy mają wartość 5 danego zasobu. Następny krok to wybór lidera. Niektórzy liderzy są trudniejsi w prowadzeniu niż pozostali, dlatego do pierwszej rozgrywki wybierzcie liderów z jedną kropką. Każdy lider posiada jedną zdolność pasywną, która będzie działać podczas całej gry. Oraz jedną zdolność aktywną, która wejdzie w życie, kiedy wykonasz turę agenta kartą sygnetu. Wrócimy do tego zagadnienia przy omawianiu przebiegu rozgrywki. Z lewej strony lidera ułóż potasowaną talię początkową. Składa się ona z dziesięciu kart. Dwa razy przekonujący argument, dwa razy sztylet, dwa razy diuna-pustynna planeta, dyplomacja, rekonesans, poszukiwanie sojuszy oraz sygnet. Następnie na karcie lidera połóż jeden znacznik wody. Będzie to wasz początkowy zasób, przydatny w eksploracji pustyń diuny i zbieraniu przyprawy. Następnie każdy gracz kładzie jeden ze swoich dysków na polu zero toru punktów zwycięstwa. Jeżeli gracie w cztery osoby, to zaczynacie już z jednym punktem zwycięstwa. Każdy gracz kładzie teraz po trzy kostki symbolizujące żołnierzy w garnizonie oraz swój znacznik walki na polu zero na torze siły. Ostatnie, co musicie zrobić, to wylosować pierwszego gracza i wręczyć mu znacznik pierwszego gracza. Jesteście gotowi do gry? Gra składa się maksymalnie z dziesięciu rund. Każda runda składa się z pięciu faz. Omówimy je po kolei i poznamy mechanikę gry. Każda runda zaczyna się od odkrycia wierzchniej karty stali konfliktu. Będą widniały na niej nagrody dla trzech graczy z największą siłą militarną. Następnie każdy gracz bierze na rękę pięć kart ze swojej talii. Będzie to twoja ręka kart. Za każdym razem, kiedy w grze masz dobrać karty, a twoja talia wyczerpała się, to przetasuj wszystkie karty ze stosu kart odrzuconych. Zaczynając od gracza ze znacznikiem pierwszego gracza, każdy po kolei musi wykonać turę agenta albo turę odkrywania. Skupimy się na moment na tej pierwszej, jako że wykonywanie tur agenta stanowić będzie znaczną część gry. Reszta zasad pójdzie wtedy z górki. Na początku gry każdy z Was ma dwóch dostępnych agentów. Będziecie wysyłać tych agentów na pola planż, abyście mogli otrzymać różnorakie korzyści. Na jednym polu może być tylko jeden agent. Zatem decyzja w jakiej kolejności i gdzie wysyłać agentów będzie głównym elementem strategii w Dune Imperium. Agenta nie możesz wysłać gdziekolwiek chcesz na mapę. Musisz najpierw zagrać kartę. Na większości kart widnieją po lewej stronie symbole. Symbole te znajdziesz również na mapie. Zobaczcie. Te pola są oznaczone pentagonem, te kołem, a te trójkątem. Pola frakcji mają swoje własne symbole. Znajdziesz je na przykład na karcie Dyplomacja. Po zagraniu karty możesz udać się do któregokolwiek z miejsc oznaczonych tym symbolem. Musisz jednak uważać, ponieważ niektóre pola wymagają dodatkowo zapłacenia pewnego kosztu. Koszt zawsze widnieje pod symbolem miejsca. Aby udać się na to pole, musimy wydać jedną wodę. To pole wymaga od nas zapłacenia czterech solarisów, a to pole wymaga od nas zapłacenia dwóch przypraw. Z kolei to pole wymaga od nas posiadania co najmniej dwóch wpływów na polu frakcji fremenów. Jeżeli nie możesz spełnić tych warunków, to dane pole jest niedostępne dla Twojego agenta. W tym wypadku mamy na szczęście jedną wodę, dlatego możemy się udać na to pole, jako że jego symbol zgadza się z symbolem na karcie. Kiedy to zrobimy, otrzymujemy dwie korzyści: nagrodę za pole oraz nagrodę w ramce agenta na karcie. W tym wypadku użyłbym zdolności sygnetu, tej samej, która widnieje na naszej karcie lidera. Byłoby to w jego przypadku jeden przyprawy. Korzyści te możemy zabrać w dowolnej, odpowiadającej nam kolejności. Po zgarnięciu bonusów, nasza tura agenta dobiega końca. Co ważne, zagranych kart nie umieszczaj na stosie kart odrzuconych. Będą leżeć przed tobą aż do przyszłej fazy. Cała ikonografia i opisy pól widnieją na karcie pomocy ale szybko omówimy kilka ikon, by przy okazji wytłumaczyć występujące w grze zasady. Te ikony oznaczają, że otrzymujecie jakieś zasoby. Są to odpowiednio jedna woda, dwa solarisy oraz dwie przyprawy. Przy ikonce pól napisany jest koszt lub wymaganie, aby udać się na dane pole. Ta ikonka oznacza, że dobierasz jedną kartę ze swojej talii na rękę. Każda kostka nadrukowana na karcie oznacza, że otrzymujesz żołnierza. Domyślnie wysyłani są do Twojego garnizonu. Wyjątkiem jest sytuacja, jeżeli na polu w prawym dolnym rogu widnieje ikonka mieczy. Wtedy możesz wysłać na pole konfliktu wszystkich lub kilku właśnie zrekrutowanych w tej turze agenta żołnierzy. Dodatkowo możesz wysłać do dwóch żołnierzy ze swojego garnizonu na pole walki. Żołnierze, których nie wyślesz na pole walki, idą do Twojego garnizonu. Żołnierze w garnizonie nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu Twojej siły militarnej w tej rundzie. To pole oznacza, że zyskujesz kartę intrygi. Karty te będą u ciebie tak długo, aż ich nie zagrasz i możesz ich mieć dowolną ilość. Są trzy rodzaje kart intrygi. Rodzaj karty jest napisany na samym dole. Będzie to spisek, walka lub koniec gry. Karty spisku możesz zagrywać w swojej turze agenta lub turze odkrywania. Karty walki możesz zagrać w fazie walki. Karty koniec gry będziesz mógł zagrać, kiedy gra się skończy i nastąpi wyłonienie zwycięzcy. To pole pozwala nam zyskać trzeciego agenta. Będzie on z tobą do końca gry i od razu w tej rundzie będziesz mógł go użyć. To pole pozwala nam dobrać dodatkową kartę oraz otrzymać mentanta. Mentant to dodatkowy agent, ale służyć ci będzie tylko do końca tej rundy. Ta ikonka oznacza, że będziesz miał do wykorzystania jeden punkt perswazji. Punkty te będą używane, aby kupować nowe karty. To pole pozwala Ci zająć miejsce w Wysokiej Radzie. Dzięki temu będziesz co rundę otrzymywać dwa punkty perswazji. Natomiast to pole pozwala Tobie sprzedać przyprawę. Im więcej przyprawy wydasz, tym więcej Solarisów otrzymasz. To pole pozwala Tobie dobrać karty intrygi oraz wziąć jedną losową kartę intrygi od każdego gracza, którym ma ich na ręce cztery lub więcej. Odwiedzenie jednego z dwóch pól dowolnej frakcji skutkuje tym, że zwiększasz o jeden wpływ w danej frakcji. Jeżeli osiągniesz dwa punkty wpływu, to otrzymujesz natychmiast jeden punkt zwycięstwa. Naturalnie, jeżeli spadłbyś poniżej tego poziomu, to stracisz również ten punkt. Za każdym razem, kiedy osiągniesz cztery punkty wpływu, to otrzymujesz bonus nadrukowany w tym miejscu na torze każdej frakcji. Co więcej, jeżeli znowu uzyskasz czwarty punkt wpływu, to ponownie otrzymujesz daną korzyść. Pierwsza osoba, która osiągnie cztery punkty wpływu na torze frakcji, nawiązuje sojusz z daną frakcją. Oznacza to, że otrzymuje żeton oraz kolejny punkt zwycięstwa. Jednak w tym wypadku żeton i punkt zwycięstwa jest przechodni. Przejdzie do tego, kto będzie miał najwięcej wpływu w danej frakcji. Remis w tym wypadku nie powoduje, że żeton trzeba oddać. Ta ikonka oznacza, że możesz zniszczyć, czyli odrzucić do pudełka jedną kartę. Może to być karta z ręki, karta już zagrana lub karta ze stosu kart odrzuconych. To pole pozwala wziąć Tobie kartę zagięcia przestrzeni i dodać ją do stosu kart odrzuconych. Karta ta pozwoli Tobie pójść na dowolne pole na planszy. Jeżeli nie masz lub nie chcesz wykonywać tury agenta, to wykonujesz turę odkrywania. Oznacza to, że wykładasz przed siebie wszystkie karty, które masz na ręce. Najpierw ustal swoją siłę militarną. Każdy żołnierz na polu konfliktu dodaje tobie dwa punkty siły. Ustaw swój znacznik na odpowiednim polu. Dodatkowo, każdy miecz, który znajduje się na samym dole karty w ramce odkrywania, dodaje tobie jeden punkt do siły militarnej. Pamiętaj proszę, że nie dodajesz tych mieczy do swojej siły, jeżeli nie masz ani jednego żołnierza na polu konfliktu. Nie jesteś wtedy w ogóle brany pod uwagę w tej walce. Po ustawieniu znacznika, sumuj wszystkie swoje punkty perswazji na polach odkrywania oraz punkty, które mogłeś zyskać odwiedzając pola na planszy. Za zgromadzoną perswazję możesz teraz kupić nowe karty, wzmacniając twoją talię. Do dyspozycji masz pięć kart Imperium oraz dwie karty rezerwy. Koszt kart nadrukowany jest w prawym górnym rogu. Możesz kupić tyle kart, na ile cię stać. Po kupieniu jednej karty natychmiast uzupełni bank kart. Kupienie niektórych kart może skutkować natychmiastowym bonusem. W tym wypadku za 9 perswazji możesz otrzymać punkt zwycięstwa. Natomiast w tym wypadku, kupienie karty podnosi nam o jeden wpływ w dowolnej frakcji. Niewykorzystane punkty perswazji przepadają. Ważne do zapamiętania jest to, że podczas tury odkrywania nie otrzymujesz tego, co nadrukowane jest na szarym tle karty. Ten bonus dostajesz tylko podczas tury agenta. Analogicznie, wysyłając agenta, nie otrzymujesz bonusu z pola odkrywania. Jeszcze jedno, kilka objaśnień co do efektów kart. Jeżeli podczas tury odkrywania na karcie w ramce odkrywania widnieje fraza fremeńska więź, to oznacza, że dostajesz ten bonus, jeżeli w turze agenta lub w turze odkrywania zagrałeś jakąkolwiek kartę, która w lewym górnym rogu ma napis Fremeni. Niektóre karty mają nadrukowane strzałki. Oznaczają one płacenie kosztu. Musisz coś wydać, aby coś otrzymać. Efekt ten zwykle jest opcjonalny, czyli możesz z niego zrezygnować i nie płacić kosztu. Kiedy ustalisz siłę militarną oraz rozpatrzysz ramki odkrywania, to wszystkie zagrane karty umieszczasz na stosie kart odrzuconych. Kiedy wszyscy gracze wykonają turę odkrywania, wtedy bieżąca faza się kończy i przechodzimy do fazy walki. W konflikcie biorą udział tylko ci gracze, którzy wysłali chociaż jednego żołnierza na pole konfliktu. To, o co się bijecie, jest znane od początku rundy. To, ile macie siły, ustalone zostało w turze odkrywania. Teraz nastąpi wyłonienie zwycięzcy. Zaczynając od pierwszego gracza i następnie idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy, biorący udział w walce, gracz może zagrać jedną z kart intrygi oznaczonych jako walka. Możesz zagrać kartę lub spasować. Jeżeli spasujesz, a ktoś inny, biorący udział w starciu, zagra kartę, wtedy i ty możesz odpowiedzieć swoją kartą. Tylko jeżeli wszyscy po kolei spasują, należy porównać siłę graczy i przydzielić im nagrodę, w zależności od tego jak dobrze im poszło. W grze na trzech graczy nie ma nagrody za trzecie miejsce. W przypadku remisu gracze wspólnie otrzymują nagrodę niższą. Jeżeli w grze dla trzech graczy wszyscy zremisowaliby o pierwsze miejsce, wtedy nikt nie dostaje żadnej nagrody, jako że trzecie miejsce jest przy tej ilości graczy niedostępne. Wygranie niektórych konfliktów umożliwia ustanowienie kontroli nad jakimś regionem. Aby to oznaczyć, należy umieścić flagę zwycięzcy na odpowiednim polu. Zapewnia to dwojaki bonus. Po pierwsze, jeżeli ktokolwiek łącznie ze zwycięzcą wyśle tu swojego agenta, to kontrolujący bierze monetę lub przyprawę, w zależności od pola. Po drugie, jeżeli zostanie odsunięta karta konfliktu dotycząca tego regionu, to kontrolujący gracz może za darmo wysłać na obszar konfliktu jednego żołnierza ze swoich zasobów nie z garnizonu, ale z zasobów. Kiedy wszyscy gracze wezmą swe nagrody, to należy usunąć z pola konfliktu wszystkich żołnierzy i oddać ich do zasobów graczy. Należy również cofnąć znaczniki walki na pole zero. Żołnierze, którzy nie brali udziału w konflikcie, przechodzą do następnej rundy. Tutaj sprawa jest prosta. Są trzy pola związane ze zbiorem przyprawy. Jeżeli w tej rundzie nikt nie wysłał agenta na którejś z tych pól, to należy dołożyć jedną przyprawę na ikonce piaskowego czerwia. Przyprawy te mogą się z rundy na rundę kumulować. Gracz, który jako pierwszy wyśle na to pole agenta, otrzymuje oprócz tego, co dostałby standardowo, całą nagromadzoną przyprawę. Następnie przechodzimy do kolejnej fazy. Jeżeli ktoś z graczy zdobył 10 lub więcej punktów, to gra się kończy. Dodatkowo jeżeli nie ma ani jednej karty na talii konfliktów, to również gra się kończy. W przeciwnym wypadku należy zabrać swoich agentów, odłożyć mentanta na pole oraz przekazać żeton pierwszego gracza i rozpocząć kolejną rundę. Jeżeli w fazie przywołania został spełniony jeden z dwóch wspomnianych warunków, zdobycie 10 punktów zwycięstwa albo wyczerpanie talii konfliktu, wtedy następuje wyłonienie zwycięzcy. Gracze mogą zagrywać teraz karty intryk typu koniec gry. Po zagraniu intryk wygrywa gracz z największą ilością punktów zwycięstwa. W przypadku remisu rozpatrzcie po kolei następujące kryteria, aby sprawdzić, kto wygrał: ilość przyprawy, ilość solarisów, ilość wody, ilość żołnierzy w garnizonach. Jeżeli żadne z tych kryteriów nie przełamało remisu, to gracze przybijają sobie piątkę i dzielą zwycięstwo. I właśnie w taki oto sposób możecie walczyć o kontrolę nad duną. Trochę w tym odcinku było zasad, ale nie przejmujcie się. Zobaczycie, że już po kilku rundach zasady wejdą wam w krew i będziecie mogli cieszyć się tą fenomenalną grą. Dajcie znać w komentarzach, czy tutorial był dla Was pomocny, czy może gdzieś po drodze się zamotałem. Ja nazywam się Łukasz Szydlik i oglądaliście Półkę wstydu.